to odcięcie się od miłości Boga toruje człowiekowi możliwość potępienia. Dlatego Słowo Boże ostrzega nas, kiedy nastąpi koniec tej ziemi i tych czasów. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. Dlatego Słowo Boże zawsze mówi nam: czuwajcie, czuwajcie, nie śpijcie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto Słowo Pańskie. Czasem w tej tematyce dotyczącej Królestwa Bożego, tak jak obrazuje to Jezus, przedstawiona jest także rzeczywistość sądu ostatecznego, z perspektywy końca. Widzimy dzisiaj tą rzeczywistość, którą na świetle Ewangelia, najpierw pokazując ten połów do tej sieci, która zagarnia ryby wszelkiego rodzaju. Dopóki żyjemy tutaj na ziemi, ta rzeczywistość Królestwa Bożego, czyli miłość Boża, która dociera do serca człowieka, pozwala, żeby w tej przestrzeni mieściło się miejsce dla każdego. Ten obraz ryb dobrych i złych pokazuje nam też ogromną cierpliwość Pana Boga, ale też pokazuje, że przyjdzie taki moment, kiedy nastąpi uporządkowanie, pewne uporządkowanie też tej rzeczywistości dotyczącej właśnie tych ryb, i niektóre będą odrzucone. To znaczy, które będą odrzucone? Jasno o tym podpowiada i mówi dzisiejsza Ewangelia. Dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. I podpowiada także Jezus: tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych. Sprawiedliwy, inaczej byśmy powiedzieli w takim języku biblijnym, to znaczy święty. Święty. To jest sprawiedliwy. I dla tych, którzy chcieli iść tą drogą świętości, do świętości, jest rzeczywistość nieba otwartą.
A tym złym, jak Chrystus to dzisiaj podpowiada, są ci, którzy nie skorzystali z tej przestrzeni i odcięli się od miłości Boga przez własny wybór. Odcięcia od tego źródła życia, którym jest miłość Boża, żeby iść po swojemu. Zła ryba, zły człowiek. To nie jest tak, że Bóg tego chce, że Bóg jest tym, który segreguje ludzi na dobrych i złych. Bóg, który powołał człowieka do istnienia, powołał go jako dobry. Stworzenie Boże jest dobre. Człowiek jako korona stworzenia Bożego, jako to szczególne dzieło stwórcze Boga, jest dobry. Zło rodzi się w sercu tego, kto odcina się od miłości Boga. Tak to działa. I dlatego Pan Bóg daje każdemu szansę i czas, i Królestwo Boże. Dlatego Kościół ma tę misję, żeby rozszerzając tę tajemnicę Królestwa Bożego aż po krańce ziemi, głosząc Ewangelię, głosząc tą dobrą nowinę o miłości Boga, która dociera do nas w Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który w swojej krwi obmywa nas z naszego zła, usprawiedliwia, byśmy mogli być ludem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, jak mówi święty Piotr w swoim liście. Jesteśmy ludem Bogu na własność przeznaczonym. Taki jest plan Boga. To odcięcie się od miłości Boga toruje człowiekowi możliwość potępienia. Dlatego Słowo Boże ostrzega nas. I Chrystus w swojej miłości i miłosierdziu, dając to Słowo, pomaga nam zobaczyć, że po pierwsze, rzeczywistość naszego życia tutaj na ziemi jest rzeczywistością bardzo poważną. I że nasze życie do końca naszych dni, dopóki tu jesteśmy, będzie próbowane. Będziemy także kuszeni do zła. To zło będzie nas próbowało odciągnąć od miłości Boga. Tyle razy mamy tego dowody. Zła, które czyha na nas, żeby nas osłabić, żebyśmy wątpili w miłość Boga, żebyśmy nie myśleli o Bogu i Jego sprawach. I dlatego potrzebujemy tego wzrostu w wierze i miłości. Trwa czas, dopóki żyjemy tutaj i Pan Bóg daje nam jeszcze to życie tutaj na ziemi. Pozwala nam odkrywać tę miłość, odnajdywać ślady miłości Boga w naszym życiu, w powołaniu, w codziennych relacjach, w codziennych sytuacjach, w miłości bliźniego. Pozwala nam działać i funkcjonować w ten sposób, żeby ta świętość, ta sprawiedliwość biblijna mogła się pojawiać w naszym postępowaniu, w naszym działaniu, tym, które toruje drogę na życie wieczne. Dlatego dzisiaj możemy z wdzięcznością patrzeć na to słowo, że Bóg, walcząc o nas, pokazując ten, przy pomocy tej przypowieści dzisiaj, koniec życia, pokazuje, że Bóg naprawdę jest tym, który chce mieć nas w niebie. Na własność, na zawsze. Ale wszystko się rozbija o tą wolność człowieka, który w którymś momencie może Bogu powiedzieć: nie znam Cię. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Dam sobie sam radę. I dlatego to słowo pomaga nam na nowo walczyć w tym sensie, biorąc pod uwagę też koniec naszego życia, że On przyjdzie, że przyjdzie,
i żeby to, ta świadomość tego, że ten koniec nasz przyjdzie, że nie jesteśmy tutaj przyśrubowani z jakąś polisą na wieczność tutaj wykupioną, tylko że przyjdzie dzień naszego rozstania tutaj z ziemią, żeby wejść w tą rzeczywistość niebieską, życia wiecznego, pełni miłości. Chcemy w ogóle tego? Myślimy o tym? I dlatego potrzebujemy tej Ewangelii, tego słowa, które mówi nam: popatrz, popatrz na ten sposób, jaki Bóg przygotowuje ciebie do życia w niebie. Popatrz, ile darów ci daje. Popatrz, jak walczy o to, by miłość mogła się w tobie i we mnie pojawić. I przez to, by to Królestwo Boże tutaj na ziemi się rozszerzało, aż do momentu powtórnego przyjścia Chrystusa. Kiedy nastąpi koniec tej ziemi i tych czasów. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. Dlatego Słowo Boże zawsze mówi nam: czuwajcie. Czuwajcie. Nie śpijcie.